ciocia i jedna z tych bajek jest taka. Zawsze jeziorkę dukiwała, ciocia Zosię przestrzegała. Ale Zosia niezbyt skora, odwlekała do wieczora. Z dziurki dziura się zrobiła, chociaż Zosia jej zaszyła, to psuła się z sama. Źle, że cioci nie słuchała. I tak samo jest, proszę Państwa, z kornikiem. Jak w 2011 roku pojawiło się pierwszych 50 zainfekowanych drzew, to nie trzeba było wtedy ściąć, wybrać z lasu, byłby spokój. Thank you.
jest sumienie. Pozycja jest pomętna, na ile się ty przemiasz. Kolaboracja.